Siemanko. Które fronty wybrać do kuchni? Akryl czy lakier? Które spełnią nasze oczekiwania? Zapraszam. Z jakich materiałów są wykonane fronty lakierowane i akrylowe? Jaka jest różnica między frontem lakierowanym a akrylowym? Te informacje znajdziecie w moich wcześniejszych odcinkach, tam gdzie testowaliśmy kolory czarne. Dzisiaj natomiast przejdziemy od razu do testu. Spróbujemy je zabrudzić, wyczyścić oraz sprawdzimy, jaka jest wytrzymałość nas zarysowania i czy nasze fronty mocno się palcują. Nasze fronty zabrudzimy olejem, jakimś kurzem. A czym będziemy czyścić? Czyścić będziemy ręcznikiem papierowym, płyn Ludwik, płyn do szyb, gąbka do naczyń i ścierka mikrofibra. Czyli środki ogólnodostępne, które posiadamy w naszej kuchni. Na pierwszy ogień standardowo lakier. Spróbujmy je lekko porysować, tak jak to z reguły w kuchni się odbywa. Dziś zahaczymy kolanem, nogą o ten front. Chcemy otworzyć, zamknąć. Front założony, możemy go testować. Front lakierowany. Troszeczkę oleju, jakieś śmieci. Przez przypadek nasze dziecko złapało taką oto miotełkę, gdzieś tam puknęło, stuknęło. Takie rzeczy się zdarzają. Spróbujmy to wyczyścić. Ludwik i woda. Mikrofibra, ściereczka, czyli najlepiej właśnie taką się stosuje. Nie ma prawa nic się porysować. Jedna delikatna rysa się pojawiła, podejrzewam, że to od mojego paznokcia. Ale na razie tragedii nie ma. Użyjemy ręcznika papierowego. Pod światło też nie widzę, żeby jakoś mocno się porysował. No coś tam się pojawiło, ale tragedii nie ma. Tutaj jedna taka większa rysa, ale to mówię, gdzieś musiałem mocno paznokciem pojechać. Front ściągnięty, mam tu naprawdę bardzo dobre światło na warsztacie. Nie widzę, żeby jakoś, to jest front lakierowany, nie widzę, żeby jakoś mocno się porysował. To jest front, podkreślam, że są fronty nowe. Delikatna rysa się tutaj pojawiła. Nie wiem od czego, czy od tego puknięcia tą szczoteczką, czy od mojego pazura, ale myślę, że od mojego pazura. Gdzieś taki zadzior miałem i poszło. Paznokcie mam twarde. Zobaczmy z bliska, ale z tego co widzę, to chyba nie chwyci tej rysy. Ona jest w tym miejscu. Nie wiem, czy jest widoczna. Przykładam rękę, bo gubi ostrość. A przy okazji zobaczymy, czy fronty lakierowane mocno się palcują.
No może troszkę chyba pozostawało więcej tych odcisków. Ale możliwe, że też mam bardzo brudną rękę. Chociaż wam powiem, że jeszcze raz to sprawdziłem. Tutaj mamy akryl, tutaj mamy lakier. Tu jest lakier, akryl. I chyba ten akryl chyba troszkę bardziej się palcuje. Te ślady po paluchach zostawia. Takie odnoszę wrażenie. No i pora na ostatni test. Tutaj mamy gąbkę do naczyń. Spróbujemy nasze fronty porysować tą szorstką stroną. Tutaj mamy lakier, tutaj mamy akryl. No takie rzeczy się zdarzają. Chwycimy za gąbkę i chcemy jakiś brud szybko usunąć. Zarówno akryl, jak i lakier wypadł bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kolor biały połysk. Gorzej z tą gąbką poradził sobie lakier. Mocniej się porysował, ale nie ma tragedii. Po przeprowadzonym dzisiaj teście zarówno mogę polecić akryl, jak i lakier, jeżeli chodzi o kolor biały połysk. Tylko taka jedna mała uwaga, gdzieś tam w komentarzu pojawiło się bodajże na wykopie, ktoś napisał, że akryl jest 3 razy tańszy. Nie mam pojęcia, gdzie pan kupuje te akryle, ale z tego co wiem, to jest praktycznie ta sama cena, no zależy od tam hurtowni czy tam producenta. Ale trzeba się liczyć, lakier od 250 do 300 zł za metr kwadrat i akryl praktycznie ta sama cena. Gdzieś tam, gdzie nie, gdzie widziałem za 200 zł za metr kwadratowy. Ale to mi się wydaje, że to jakieś firmy, które dopiero się otworzyły. Czarne kolory mamy za sobą. Czarny połysk, czarny mat. Dzisiaj przetestowaliśmy biały połysk. Zostanie nam jeszcze do przetestowania biały mat, ale to już w kolejnym odcinku. Cześć! A, zapomniałem. Zachęcam do subskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Cześć!